Dzień dobry. Jest dzisiaj ze mną Wiktoria. Wiktoria ucieka, ona się mnie boi. Wiktoria jest moją sąsiadką małą. Słyszycie, jak brzmi, prawda? Właśnie odzyskałam głos. Przedwczoraj Wiktoria nie wymachuj dupą. Zaraz cię pokażę. I tam jest piesek Wiktorii. Aleks. Taki fajny. A, włosy. Tak, widzicie? Przyszła wiosna, prawda? Na mojej głowie. Mam zielone włosy i takie różowe piosenki, które sfrunęłam gdzieś do tego. To jest moje naturalne. To już było widziane. Miałam warkocza. No i warkocz został cały czas i sobie rozplątałam go dzisiaj. Aleks, wracaj! Aleks słucha mnie, a nie Wiktorii. Brawo, nie? Dzisiaj będzie też warto na ten temat konkursu całego. Nie wiem, jak mnie słychać przez to, a mam zatkany nos. Wiktoria, pokaż się. Siema! Zrób coś fajnego, Wiktoria. Ten brzuch ci widać. Nie. Jestem chora jeszcze. No, wirusowe zapalenie gardła było, czy jakaś infekcja. Coś takiego, ale to nie jest przeziębienie. Chociaż mam katar. Aleks uciekł znowu. Aleks! O, nie mogę gwizdać. Nie mogę z siebie wydać dźwięku. Dobra, zacznijmy o tym całym konkursie. Pewnie słychać wiatr, bo sobie wieje. Mam notatkę w telefonie. Ha, ha, ha. Więc tak, co ma być? Ma być konkurs na taki temat. Na temat. Z okazji 2000 subskrypcji, które wybiły jej. 2000 ludzi mnie ogląda. O, ja pierniczę. Witaj, Wiktoria. Co powiesz, Wiktoria? Co zrobić? Co trzeba zrobić? Trzeba będzie narysować mnie. Dobra, jestem samolubna. Dobra, narysujcie mnie obojętnie, jak chcecie. Może być nawet, nie wiem. Na przykład patyczek z brzuchem. Co wy tam chcecie? Z zielonymi włosami albo z niebieskimi. Właściwie mogę wam dać zdjęcie. A właściwie widzicie, jak wyglądam, prawda? Ale tak, o. Na przykład dzisiaj wyglądam tak. Nie wiem, czy dobrze widać. Mam na sobie takie ładne buty, które są upierdzielone, jak jasna cholera. Zdjęcie będzie najlepsze. Pokaż. Akurat dużo widać, pani Wiktorio. No, nie widać nic. No. No i trzeba narysować mnie. Ale jeszcze jedna była. A gdzie wysłać? Gdzie wysłać? Będzie podany link w opisie i pewnie trzęsę kamerą. Aleks! Trzęsę kamerą. Przepraszam, ale jestem bardzo szczęśliwa z powodu, że odzyskałam głos i w ogóle wyszłam znowu na dwór. Ona mnie wyciągnęła na dwór, to jest wszystko jej wina, a tak to bym rysowała cały dzień. A tak to nie. I w ogóle, no, oglądam film, a tam nie wyciągnęła. Pewnie. Ale wiecie, że ja nie wychodzę na dwór. Ja nie lubię wychodzić na dwór, ja wolę siedzieć przy kompie. Wiktoria! Pewnie przez to, że siedzę na kompie. Siedzę na kompie i pewnie przez to nie mogę schudnąć. Chrzanić to. A ty jeszcze to potwierdzam, no dzięki. Aleks! No, idziemy sobie na podwórko Wiktorii. Wiktoria mieszka obok mnie, fajnie, nie? Aleksander! No chodź! O, jak do mnie leci? Jak leci do mnie? Jak biegnie do mnie? A kto do mnie biegnie? Aleks! Chodź, pokaż, że biegniesz do mnie, głupku! Aleksander! Chodź! Chodź, Aleks! Chodź, Aleks! Aleks! Głupi. Chodź. Aleksander i pani Wika. Pani Wika się boi kamery. Tak. Boi się aparatu. Ona mnie zje. I ma podróbki Maxów. Haha, ja mam prawdziwe. Haha, jestem lepsza, mam prawdziwe. No i mam te, jak to się nazywa, MacArthury? No, to są prawdziwe buty. Ona ma sztuczne buty, ona ma buty z plastiku. Z kartki. Wiktoryna, nie zapierniczaj tak daleko. Nie mów, słucham. Woda. Ona wszystko czai. Aleks pije wodę z kałuży. No i nie zarejestrowałam tego. O. Aleksander nie pije wody z kałuży. Aleks, głupku. Aleks. No. Teraz wszyscy się zczają, gdzie mieszkam, wszyscy. W ogóle pozdrawiam całych Łuszczanów, nie? Bo wiem, że mnie oglądają z Wiktorii klasy dziewczyny. Co nie, Aleks? I tak właściwie jest vlog o bzdetach, o bzdurach i o niczym. Vlog o kupie. O nie, odprysnęło. Mam dziurę w domu. Patrzcie. Nie ma. Tu.
Aleks, co ty zrobiłeś? Widzisz to? Aleks, co to jest? To twoja sprawka pewnie, nie? To twoja wina, wszystko. Aleks, to wszystko twoja wina. Dobra, to 5 minut będzie się wrzucać, kurde, 20 godzin pewnie na YouTube'a. Ale jeszcze muszę obrobić. Wiktoria! Wiktoria weszła do domu. Aleks bawi się kamieniem. Aleks jest głupi i wpierdziela kamienie. Aleks nie jest kamieni, idioto. Wiem, że to było kiedyś lustro. Czy mogłam w świetle robić, a teraz już nie mogę, nie? No nie możesz. Wiktoria. Chodź, o ty już jesteś nauczony do tego. Jak chodź, słodko. Ej, ale chyba mu to na odwrócę. Jak to? Oj, chyba to. Co? Chyba tak. Chyba jesteś za gruby. Odwrotnie. No, tak, tak. No. Dobrze, tak. Tak. To ten dżindżera musi być ładny. Tak. Ten. Co ja robię? Zamiast patrzeć w kamerę, patrzę, co ty robisz. Co robi Wiktoria z Aleksem? Co robi Wiktoria z Aleksem? To jest masakra, co oni robią razem. Razem to oni są... Wika, Wiktoria to jest w ogóle jak moja siostra. Nie mam własnego rodzeństwa, ale mam swojego zwierzaka. Hej! Ona jest kochana, taka mała. Taka mała Wiktoria i w ogóle taka mała, odpiernicza. Brata ma. Takiego głupiego brata ma. Brata Patryka. Jestem taka i taka mała. Aleks znowu żre kamienia. Aleks! Niom, 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 niom. Co ty ja mam? Co ty mam? Aleks, patrz co mam. Mam kamienia. Aleks! Ale głupek. Chodź, teraz powinno być dobrze. No teraz uda się? Uda się, uda się, uda się. Nie uda się. Jej! Ale może mu to na odwrót znowu założyć. No jak znowu? No, ale... no dwa razy? Chodź. O, jest mam. Brawo! Dla mnie. No to teraz go zap. O, jak ładnie stoi. Aleks jest shitsem. Jest shit. Shit. Aleks jest shit. Aleks, jesteś jednym wielkim gównem. Ejo! Wika, trzymaj kamerę. Masz. To musisz zapnę. Takie odwa, nie? No co odwa? Odwa. Jakie odwa? Ale no dwa, no! Chodź, Aleks! Chodź tu, górku, chodź na mnie. Chodź tu, piesu, stój! Jezu, nie musisz się ruszać. Nie musisz super. Się ruchać. Ej, ale oddaj to! Piesu! Nic nie widzę przez te włosy. Już? Jesteś zapięty? To idziemy. Dobra, jak to się w ogóle obsługuje? Bo ja no to wiem. Ty nie umiesz? A Fafi nie ma takiego czegoś? Nie, Fafik miał inne. Aleks z tego pił wodę. No, nie kameruj wody. Nie kameruj, nie filmuj wody. Filmuj siebie. Filmuj wody. Filmuj siebie. Trzymaj, Wiktoria. Idziemy teraz na spacer. Wróciliśmy, bo nam Aleks wyleciał. A teraz idziemy dalej. Na spacer. Co? Psy. Psy? Psy. Gdzie? Tam. Jakie? Ej, rzeczywiście. Dobra, ja ślepa bez okularów, ale coś widzę. Dzisiaj może będzie widać na kamerce. Czekaj! Jo, ale fajne! Ej, ale on jest duży. I ten drugi się patrzy. A ten biały duży gdzieś ucieka. Nie, to jest jakiś koli. On za dużo koli wypił. Aleksander, o, Wiktorii buty. Dobra, trzeba pomniejszyć odległość i mój vlog ma już 9 i 16 sekund, 9 minut i 20 sekund. No przecież jest na smyczy. Kogo nie puszczaj przypadkiem. A poza tym nie bój się. Mnie się wszystkie psy boją. No nie, no po co jest tak daleko? Daj spokój, tamten tylko idzie tam. Tam jest ten drugi pies i świeci słońce i pewnie jest teraz za jasno wyglądam i teraz się poprawiam, czy wyglądam... No dzięki! Przez Wiktorię teraz wyglądam jak murzyn. Ale teraz to jest wszystko ładnie. Twoja wina, wyglądam jak murzyn, jestem wiem. Murzynem. Wiem o tym. Jestem murzynem. To jest tak
okropne uczucie być murzynem, że aż chyba wysmarkam się. Wiktorynka, przekazuję ci aparat do rąk twoich. Możesz siebie filmować albo filmować mnie, jak nie, bo ja nie umiem. Możesz pokazać mój outfit na dzisiaj, jak wyglądam, moje ubranie, co mnie... No, normalnie bym tak do szkoły chodziła, ale ta kurtka jest za krótka i nie mam za bardzo ciuchów pod spód. Jest mi taka jasna, że aż ciebie nie widać. No właśnie, i to jest głupie. A to jest takie słońce. Ej, na słońce nie będzie też widać. Wiktoria, bo nie będę miała lajków pod filmikiem. Ej, no bo pies mnie pcha. Weź go spuść trochę, ten, opuść mu. Pies mnie pcha. Tak, bardzo ciekawe życie twoje. I kogo? Smarkam. Tak, to jest naprawdę ciekawe, no ale przecież powiedzcie mi, kto na YouTubie smarka na kamery? No na pewno nikt. Jestem pierwszą osobą na YouTubie, która smarka na kamery. Ja powinnam rysować, nie smarkać, nie? No, niedługo będzie nowy filmik z rysunkami. Jardy graficzne. Ale teraz idziemy tak, czy jak... Tam idziemy, w stronę wiatraka. Tam, gdzie zawsze. Standardowa trasa. Czyli... w stronę wiatraka. I stole dzisiaj nie będzie siedzę na kamieniu. Dobra, oddaj. Aż mi ręka się no, no to ja jestem nadal chora. A fuj. Możecie mi przysłać na Facebooku albo na Instagramie, wrzućcie mi tabletki, takie może wyzdrowieję trochę. Będzie śmiesznie. To Marysi na pewno. No pewnie, zajaramy sobie kiedyś Maryśka się scenie. Spotkamy się. Tak będę. Ja dzisiaj jarałam kadzidła. Przed chwilą. Ile to było? Jakoś no, godzinkę temu, no. Co, stałam przy oknie? Ja akurat tak mam, że Wiktoria ma okno naprzeciwko, tak po skosie do mojego okna i się widzimy. No i ja sobie jarałam te, jak się to zwie, kadzidełka. Często zapominam słów, ale to tak u mnie normalnie. No jak można zapomnieć słów? No jak można zapomnieć słów? Macie tu bardzo dobry przykład. Chcę za dużo powiedzieć, ale się nie jąkam przynajmniej. Nie jest tak je. No ale jak znowu leje. No i co? Pokaż to jeszcze raz. Jak taki mors. Wiktoria jest morsem. Ej, wiesz co by mi się teraz przydało? Taki wysięgnik. Co się tu, ten taki wysięgnik i taką... Trzymasz i tak masz daleko i ciebie całego widać i to jest takie zajebiste. Właściwie mogłabym sobie kupić kamerę. A po chuj mi kamera, przepraszam. To niedźwiedź, ale epicki. Co? Gdzie? No tam. Tam jest wiatrak? I od kiedy tam jest wiatrak? Nie wiem, jak to się kożuchów nazywa, nie wiem. Jezu, chuja widać. My mieszkamy w Łuszczanowie. No, to wszyscy wiedzą. Wszyscy, którzy są z Łuszczanowa, wiedzą, że mieszkamy w Łuszczanowie. Wiatraka nie widać na mojej kamerze. Tam są. Tam jest wiatrak, tam. Dokładnie to, o tam. Tam jest jeden tam. A ja, to ty myślisz, Wiktoria, że ja widzę. Ja jestem ślepa, ja okularów nie mam. Wiem. No właśnie. Znowu kaszlę do kamery. A czemu miałabyś być czerwona? U mnie na kamerce jesteś biała. Jesteś białasem i mi jakaś ćma chciała wlecieć do ucha. Miać mnie w uchu, ale byłaby wiksa. O, moja oglądalność moich filmików podniosłaby się o 1000%. Ćma w uchu, wow. Albo ćma, koktajl z ćmy. Wiktoria, zjemy kiedyś karmę dla psa. Co? Zjemy kiedyś karmę dla psa. Ciasteczka. Tak? Ślimaka pewnie. Ja. No, najlepiej gnojówkę w ogóle tu. Wiecie, mamy pola, nie? Widzicie wszyscy. Tu będzie tyle gnoju. Wiktoria spierdziela gnój. Jedz, daj Aleksowi, może mu zesmakuje. Aleks. Takie dobre, mam. Pyszność. Pyszność. Trzeba co kiedyś zjeść, to będzie miała za otwarte nie cały tydzień. Zjem gnój i będę miała za otwarte nie cały tydzień. Jak można srać kiszonką? Wiktoria, fuck logic. Fuck logic. Wiktoria ma trampolinę, ale jest tak zepsuta, że lepiej na nią nie wchodzić, jak się ma powyżej 50 kilo. Bo wszystkie sprężyny to są tak, pum, nie ma sprężyn. Kiedy skakaliśmy, no, skakałyśmy sobie kiedyś z Wiktorią tak bardzo mocno i po prostu sprężyna wyleciała i było śmiesznie. A potem jej szukałyśmy pół dnia.
A potem ją wczepiłyśmy z powrotem i przestałyśmy skakać na trampolinie. Chcecie widzieć miejsce, gdzie nagrywam na kamieniu? Otóż tu jest to miejsce, gdzie nagrywam na kamieniu, a tego już się nie da ściemnić, nie? Ale do dupy. 15 minut i 12 sekund nagrywam. Już 13. Świetnie! Będzie tak długi vlog, ja nie wiem, jak ja to zmontuję. Chciałam dodać napisy, tak samo jak przy ostatnim, ale się chyba nie da. Nie będzie mi się chciało siedzieć tyle. A to miało być jeszcze dzisiaj dodane w niedzielę. Chyba 24 będzie dopiero. A tam jutro, pojutrze i po pojutrze mam rekolekcję. To tam. Nie muszę iść do kościoła przecież. Co? No, prawda, nie? No oczywiście, gdzie tam ja i kościół? Nie, ja ateistką nie jestem, ani żadnym innym wierzącym. Ja jestem po prostu, jakby to powiedzieć? Jestem Zuzią. Zuzanna Maria Bella, tak. To jest tak stare taka stara nazwa. Teraz używam albo Zuzella 96, albo Kuklix na Instagramie. Taki mały domek, a dach jest taki. I no właśnie, taki mały domek, a dach jest taki. Ciekawe, czy to będzie widać. Ale mi się podoba ten domek. No, taki mały domek, a dach większy niż ten domek. Jo. Jo. Można? Można. Można? Wika, można? Co można? Bo miałaś powiedzieć można? Można. Można. Okej? Okej. Aleks znowu ryje i mi wystają rękawy, bo to jest męska koszula. To jest koszula Macieja. Zabrałam mu koszulę, wow. Jak mu tam nazwisko? Cicho być, nie muszę wszyscy wiedzieć od razu. Jeszcze nie jestem tak popularna. Chociaż ja nie twierdzę, że nagrywam filmiki dla popularności, ja nagrywam filmiku po to, żeby się śmieszyć. Dla biby, dla zabawy, żeby wszyscy mieli się skapośniać i mogę poudawać, że jestem narąbana jak ruski Messerschmitt. Jak może być ruski Messerschmitt? To tak. Ej! Dzięki! Aleks! Ej, to jest taka Kuki. Kuki? Natalii. Kuki. Ej, Kuki to jest moja postać. Spierdzielać od mojej Kuki. No ale ją tak A ja w tyłku mam ją. I Kuki to jest moja postać przedstawiająca mnie. Właśnie, Kuki to jest moja postać. Wymyśliłam sobie postać, ma na imię Kuki i może mam ją na fonie. Chyba ją mam na fonie. I ona jest wilkiem. Kuki jest wilkiem, to jest moja postać. Ona jest wilczycą. Wilkołakiem i w ogóle dostałam SMS-a pewnie od mamy, gdzie jesteś? Ja powiem, ja jestem sobie z Wiktorią na spacerze i bolą mnie nogi, bo mnie Aleks podciął. A nie, to Maciej, co porabiasz? Co porabiasz? Napiszę mu, no, idę na spacer. Idę na sypy, acyry, z dywy, oma. Ma. Ej, po polsku napisać czy po angielsku? Po polsku, dał nami. My i. Okej. Gdzie? Jo, drzewo. Nigdy nikt nie widział drzew. No mamy super, nie? Do lasu to mamy tam kilometr jeszcze. Nie ma lasu nigdzie blisko, żadnego jeziorka, żadnej rzeczki. Jest tylko ta, jak to się nazywa? Ej, wejdziemy do tego, do studni? A była, fajnie by było, ale tam się nie da wejść. To są ej, ale tu było kiedyś więcej kamieni. Ej, nie weszłabym tu chyba raczej, bo bym nie wyszła. Nie byś wyszła, na tamtej byś wyskoczyła. No właściwie, ale nie, ja będę ryzykować. Ej, tu się ziemia ugina pod tym, jak wpadnę tam. To jest taka studnia głębinowa, to pewnie jeszcze ma dobre 20 metrów. Też mam przy domu taką. Co? Dobra, będę trzymać za ciebie kciuki w piątek. A co się będzie działo? Czym? Jedziemy na hokeja. Żebyśmy było pierwsze miejsce. A, na hokeja. Wiktoria jedzie na hokeja. Trzymajcie za nią kciuki w następny piątek. Na pewno będzie bardzo szczęśliwa i na pewno wygra. I w ogóle pozdrawiam Wiktorię. Wiktoria, pozdrawiam cię na filmie. Będziesz na YouTubie wiecznie pozdrowiona. Dziękuję. Aleks właśnie wyrył trawę. Czym? Jest czym? Srym. Kupa. Myślałam, że to kości. Potem jeszcze na spacerze i pod koniec dnia kupę sobie strzeleja. Kupa śmierdzi. Wszyscy wiedzą, że kupa jest fajna. To będzie odcinek o kupie. Będzie tak, konkurs plus kupa. Czyli bla 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 numer 2 albo 3. Nie wiem, który to już. Ile już mam bla bla bla, Wika?
I ten odcinek ma już 20 minut. Bla, 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 już mam ile? Pierwsze było bla, bla, bla? Vlog? Ale no kupa, Aleks. Ej, no, Aleks. Aleks. Aleks, wiesz co, Aleks, przez ciebie ten filmik będzie miał, kurde, 40 minut. Ja nie wiem, jak ja to wrzucę. Normalnie. No, będzie mi się wrzucać 2 dni, Wiktoria. Chyba, że przekonwertuję nie na HD, tylko na ten. Na 480. Bo 720 to już jest HD i potem 1026 chyba jest. I tak mnie zastanawia. I właśnie macie płot, nie? Przy szkole teraz. Macie płot tam dookoła. A do dupy. A co to za problem przejść przez płot? Dla mnie nie ma problemu, żeby przejść przez płot. Teraz tak. Teraz cały Łuszczanów wie, że przechodzę przez płot. Ej, tylko słuchajcie, dziewczyny ani chłopaki z Łuszczanowa, nie mówcie nikomu, że przechodzę przez płot sobie tam na wiatrak. Nikt nie może o tym wiedzieć, okej? Okay? Mam nadzieję, że nie pokażecie tego pani dyrektor ani żadnemu nauczycielowi, bo oni mnie tam znają, bo chodziłam tam do szkoły. Wow! Do szkół podstawowych w Łuszczanowie. Tak, Wiktoria pozdrawia szkoły podstawowe w Łuszczanowie. To jest twoja trzecia klasa czy czwarta? Która ty jesteś klasa? Już nie wiem. Trzecia podstawówka. Trzecia podstawówka. Wiktoria jest trzecia gimnazjum, ma 10 lat. Tak. Buu! Hej, Wiktoria, nie zabieram. Dalej tak. Jezu, ten filmik będzie do dupy. A jak znowu leje? Dobra, i może nagram drugą wersję tego filmiku, tylko nie byłaby pewnie taka śmieszna już. Ej, a ja wam powiem, że kiedyś tu w tym miejscu to my się z moją klasą bawiliśmy. I w ogóle tu było kiedyś tak ładnie, a teraz postanowili położyć jakiś brzydki betonowy płot. W ogóle postanowili zrobić jakieś brzydkie, nie wiadomo, coś do chleba. W ogóle na co to komu i tak z tego nikt nie korzysta. I jakaś atrapa wiatraka, która się nawet nie przekręca na lewo i prawo. I w ogóle zrobili boisko? Co? Boisko zrobili? O ja, burżuazja. Patrzcie, zrobili boisko. A boisko to było kiedyś tam, gdzie jest ten drugi budynek. Ten pierwszy... Bo tam jest boisko do koszy, no. A tam tu jest do... Ten pierwszy, to jest stara szkoła, a to jest niby nowe gimnazjum i tu jest boisko. A tu gdzie jest to nowe gimnazjum? Gimbaza i schronisko. Z tym, ale tam gdzie jest to schronisko, kiedyś tam było takie wielkie pole. Nie przeklinam. I w ogóle tam się da wejść do tego, do... Tam, na dole się da wejść do wiatraka. Ha, nikt o tym nic nie wie. Tylko ja. Tak, jest ciekawe w tej szkole. Nie, tam w tej szkole nie ma. Ej, Wiktoria, nie zgubiłaś gumki do włosów? Co? Nie zgubiłaś gumki do włosów? Patrzcie, jakie cudowne buty. Widzicie? Gumka do włosów. Takie buty się powinno nosić. To są prawdziwe buty, a nie jakieś srajmaksy. W ogóle, jak kto to widział nosić srajmaksy, też takie mam. Ha, też mam srajmaksy, ale przecież to są najbrzydsze buty świata, chcę kupić drugą parę. Ale są fajne, wygodne. Ale ja kupuję takie za 200 na Allegro. Jedno. No, to są podróby, nie? Niby chińskie, ale to i tak wszystko idzie z jednej fabryki. Ale się lepiej trzeba jakieś te prawdziwe. Tak samo jak te wszystkie całe lumbensy. Też mówili, że te chińskie to są rakotwórcze, to jest gunwo, prawda? Bo to wszystko idzie z jednej fabryki. A ci, co sobie wymyślili, ci, co robili pierwsze, to no wiecie, o co chodzi. Zaczęli kopiować ich, nie? Wiktoria, ogarniasz mnie. No i ci, co pierwsi wymyślili coś takiego, że te podróbki chińskie są rakotwórcze, żeby nie kupujcie ich, kupujcie nasze droższe. To wszystko chwyt marketingowy. Tak, to już teraz nie jest na modzie. No już to nie jest na modzie, i tak wszyscy to mają. No ja sobie z tego zrobiłam taką obrożę. Czerwono-czarną. Fajna jest. Widziałaś, ile ma palców? Widziałam, ile ona ma. Ona ma, kurde, cały słoik tych całych lumbenców. W ogóle pozdrawiam Zuzę, jeśli to ogląda, nie? Bo my się ze Zuzą znamy. Znamy się. Tak dawno do niej nie pisała. Pewnie powie, no, znamy się. Ona te mówi, no, znamy się. Tak naprawdę jej w ogóle nie lubię. Dzięki. Ale to nie lubisz. No, że ona mnie nie lubi. No, tyle razy do mnie napisała, ona tam ma swoich znajomych. Ona do mnie się nie odezwie, dopóki ja nie będę miała pewnie, kurde, miliona subów na YouTubie. Przecież tak to jest zawsze, wszystkie fejmy YouTubowe, co robią? Umawiają się, kurde, na jakieś randki albo na jakieś spotkania tylko z fejmami YouTubowymi, bo przecież inni ludzie to gówna. Dzięki. A
A tu przecież ta se laska zrobiła. Ogrodziła sobie i ma ogródek taki wielki. Laska se ogrodziła ogródek. Nie! Skończył mi się nagrywać filmik. Jej! Dobra, to już nagrywamy końcówkę, Wiktoria. Zlepi się to jakoś, nie? No, pozdrawiam się z Wiktorią. No, moja mała Wiktoria. Kocham ją bardzo, jest moją siostrą, która... Ona w ogóle nie jest moją siostrą. Wiktoria, za dużo wypijaj znowu. Wiktoria, ile można pić? Wiktoria, łapo, patrz, bo w gówno wyjdziemy. Dobra, na razie.